Pośród jurorów są również osoby znane, takie jak Ramona Rej czy Ewa Farna. Jak oceniasz ich udział w tym programie i ich jurorowanie? To jest ciężkie pytanie. Z Ramoną znam się od lat i jeszcze jako dzieciak ją poznałem, więc znaczy jako nastolatek oczywiście, nie jako dzieciak. Ja myślę, że ta kobieta ma na tyle wielkie doświadczenie muzyczne i przede wszystkim idące za tym papier, który może poświadczyć, że ona naprawdę się na tym zna, więc każda jej wypowiedź przypada mi do gustu zazwyczaj. Dzisiaj było parę takich zgrzytów na przykład w mojej głowie, kiedy Ewa Farna akurat zagłosowała na kogoś bądź na przykład siadła. No to są niestety różnice muzyczne, mimo że Ewa jest też osobą, która robi niesamowitą karierę, dużo koncertów, czego życzę jej jak najdalej, jak najdłużej, bo jest fajna, super wszystko, to niekoniecznie czasem się zgadzamy. Ja czasem jestem wkurzony, że jakiś juror zagłosował tak, a nie inaczej. Każdy z nas ma inny słuch też. Inaczej, inne rzeczy lubimy, inaczej, przepraszam, tu lata wszystko, inne rzeczy lubimy, inaczej rzeczy rozumiemy. No i nie, no nie mogę powiedzieć, że czasem po prostu nie mam takiego grymasu na twarzy, jak Ewa odpowie na przykład, czy Ramona, że jest takie, co w ogóle? Wysłyszałeś cię to, czy nie wiem? Czy cokolwiek? W ogóle nie wiem, czego słuchacie na co dzień. Myślę, że dokładnie tak samo dziewczyny reagują, jak ja coś ocenię, albo inne z jurorów, więc każdy z nas ma takie coś, że wybuczy na przykład, jak jest zła decyzja, ale wszystko w takim fajnym, pozytywnym nastroju, bo staramy się i tak wspierać osoby, które są później przesłuchiwane przez nas. Co w takim razie myślą jurorzy pozostali na temat ocen Ewy Farnej? Na temat ocen Ewy Farnej, co myślą pozostali jurorzy? A wiecie, że ja widzę drugą jurorkę, która wam może od razu chodź tu, powiesz. Bo Pin-Up Candy też jest drugą jurorką. No co myślimy o ocenach Ewy Farnej? A czy my możemy? Możemy. No bo nie, bo popatrz, no trzeba się powiedzieć, no czasem się nie zgadzamy. Ewa, no. Tak, nie zgadzamy się, każdy ma swoje zdanie, ale Ewa bardzo profesjonalnie ocenia, tak. Naprawdę w punkt. Ja akurat mam to szczęście, że siedzę koło bardzo profesjonalnych panów jurorów, którzy zawsze punktują, tak? Jak ktoś śpiewa, tak. Czy śpiewa w rejestrze górnym, czy w piersiowym, czy falsetem. Tak. Naprawdę ja sama bardzo wiele się uczę w czasie tego programu. Ja dokładnie to samo i myślę, że każdy z nas od siebie uczy się różnych innych rzeczy, ponieważ jak mówiłem wcześniej, obracamy się w różnorodnych stylach muzycznych, no ale czasem tam się pięści. Sami śpiewamy, rozumiecie, odkrywamy nasze tak. Talenty. Sami siebie odkrywamy też. Ty śpiewasz, ja to w ogóle zajmuję się zupełnie czymś innym, także tutaj musiałam dosyć dużo wysiłku włożyć w to, żeby móc razem z 99 jurorami śpiewać. A co w takim razie ciebie najbardziej zdziwiło w tym programie? Cudowna atmosfera. No, o tak, Jezu. Przecież no, zazwyczaj to jest tak, że wchodzisz, nie? Jest takie, o Boże, on przyszedł, ona przyszła, nie? A teraz tak się ludzie jakoś wspierają. I do tego jeszcze to, że możemy jakoś tak połączyć się z uczestnikami. Naprawdę to są tak. Ludzie, czasami bardzo młodzi, którzy przeżywają udział w programie. Czasami chyba jest nam ich żal. Bo z jednej strony my chcemy, widzimy w kimś potencjał, tak, a ktoś nie widzi. Dokładnie. Chcemy, żeby oni byli jak najlepiej czuli się na scenie, jak najlepiej czuli się z naszymi ocenami, ale po prostu czasami jest to niemożliwe. Tak. Jeśli mamy być obiektywni.